Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Zapraszam was na 8 odcinek słuchowiska z serii Mutant. Tradycyjnie wcześniej skrót z odcinka numer 7. Gdy nasi bohaterowie wrócili do Arki z wyprawy ratowniczej, odkryli drugie dno tego, co się na niej dzieje. Okazało się bowiem, że jeden z szefów, Cylinder, chce przejąć władzę, podporządkowując sobie Danowe i pozostałych kronikarzy. Dowiadując się tego, Święty, jako jeden z szefów, postanowił temu przeciwdziałać. Aby to zrobić, na początku musiał pozbierać informacje na temat tego, co naprawdę dzieje się na Arce i kto z kim trzyma. Do kolejnej rozmowy, która miała naświetlić sytuację naszemu bohaterowi, doszło późną nocą, dzień po przybyciu do Arki. Na spotkanie z jednym z ważniejszych kronikarzy, Howardem, udał się do miejsca zwanego Studnią. Towarzyszył mu Bozon i Śmieć. W czasie tego spotkania dowiedzieli się, że Howardowi oraz dużej części kronikarzy nie podoba się kierunek, jaki obrała Danowa. Kronikarz zaproponował Świętemu układ, poparcie jego kandydatury do przejęcia władzy w zamian za stanowisko Danowy. Święty wahał się i pod wpływem Bozona ostatecznie nie doszło do porozumienia. Pozostawił Howarda bez odpowiedzi, ale nie zamknął sobie tej furtki, dając kronikarzowi nadzieję na rozwiązanie tej sprawy po jego myśli. Tej samej nocy Święty chciał odwiedzić jeszcze jedno miejsce. Udał się do jednego z szefów, którego był pewny, Kulawego. Chciał mu zaproponować przymierze w walce z Cylindrem. Kulawy widział jednak inne rozwiązanie tej sprawy, proponując Świętemu układ, w którym to obaj rozprowadzaliby Bimber. Ten cudowny płyn miałby wiele zastosowań i mógł okazać się złotym gralem, przewagą, której tak bardzo obaj potrzebowali. Kulawy zwierzył się, że nie ma jeszcze dostępu do Bimbru, ale wie, gdzie znajdują się plany, jak zbudować aparaturę, a może i sama aparatura. I właśnie do tego potrzebował Świętego, aby to on wyruszył na wyprawę po ten sprzęt. Święty zgodził się bez wahania i udał się spać do namiotu pełen nadziei, że to rozwiąże jego problem. Dzień następny rozpoczął się od niespodzianki, ponieważ wraz z naszymi bohaterami przebudziła się również Eskora. Drużynę zacząłem wypytywać, co stało się w starym budynku, z którego ją uratowali, a przede wszystkim jak zachowała się Jenna w stosunku do niej samej. Eskora mówiła zachowawczo i nie do końca była pewna tego, co tam zaszło. Wątpliwości pozostały, ale dziewczyna nie chciała ich długo analizować i ruszyła do namiotu, aby wspomóc swoją przyjaciółkę Ariel w pomocy rannym i chorym, czyli tym, czym zajmowała się przed wypadkiem. Panowie zgodzili się, że jest już raczej bezpieczna i będzie to dla niej dobre wyjście. Ja tylko mówię do Eskory na odchodne, mówię: Eskoro, pamiętaj, tutaj zawsze będziesz mile widziany. A ja mówię, gdybyś zauważyła coś nietypowego, albo że ktoś ci się przygląda, albo że ktoś przyjdzie pytać o waszą wyprawę, to wiesz, gdzie mnie szukać. Dobrze. Na pewno będą pytali, dlaczego mnie nie było 3 dni, ale nie wiem, czy ta wyprawa chyba była tak zorganizowana trochę po cichu. Takie odniosłem wrażenie. Więc coś wymyślę, że mnie nie było 3 dni. Pomyślę nad tym. Nie no, powiedz prawdę. Po prostu opiekowaliśmy się tobą, bo byłaś ranna. Tyle. Coś wymyślę. Uśmiecha się i wychodzi. Jesteście sami. Panowie, nie będę obijać bawełnę. Mamy rozwiązanie, jak poradzić sobie z Cylindrem. Samym nam się tego nie uda, wiesz o tym. Ale tu cię zaskoczę, mój drogi Bozonie. Kojarzysz, na północy jest taki mały, oszklony domek, coś na wzór punktu obserwacyjnego. I z niego można wypatrzeć nieco dalej taki budynek, który się nazywa budynkiem przemysłowym. Dobrze to zapamiętałem, Śmieciu? Mhm. I w tym budynku przemysłowym musimy znaleźć plany pozwalające nam zbudować pewną ciekawą aparaturę, Bozon, która by cię zainteresowała. No, no, mów. Mianowicie aparaturę do wytwarzania bimbru. O. Mając ów bimber, jak wyraził się Falco, jest to coś, za co ludzie mogą zginąć. I to by było coś, co po pierwsze zapewniłoby nam zyski, pozwoliłoby nam odciągnąć szperaczy od Cylindra. Po drugie zyskać przewagę. I po trzecie kupić sobie trochę czasu.
Chłopie, jak będę miał dostęp do dużych ilości bimbru, jestem w stanie skonstruować ci coś, czy mógłbyś całą tą łajbę wysadzić w pizdu w powietrze. I właśnie o to mi chodzi, drogi Bozonie. Bozonowi się oczy zaświeciły, bo dla niego alkohol to jest paliwo. Do wszystkiego. A to nie jest niebezpieczne przypadkiem? Nie, Olo, to jest absolutnie bezpieczne. No jak mówisz, że ludzie by się o to zabijali? Nie, nie w tym sensie, Olo, nie w tym sensie, tak... Olo, to nie o to chodzi, żeby tego używać, tylko o to, żeby wszyscy wiedzieli, że to masz i nie zawahasz się tego użyć. A to jest broń, czy co to jest? Nie, Olo, to się pije. Ale można też coś podpalić, coś wybuchnąć. Świetna sprawa. Ale głównie to się pije z tego, co mówił Falcon. Słuchaj, święty, nie potrzebujesz dłużej gadać. Powiedz tylko, kiedy zbierzemy na tyle ekipę, żeby tam pójść. I przede wszystkim pytanie kieruję do naszego szanownego śmiecia, gdyż bez niego w sumie cała ta wyprawa nigdy w życiu by się nie mogła udać. Jenny nie ma. Nie znam innego szperacza. Ponieważ szperacze są na wzięciu, to znacie wszystkich, powiedzmy, chociażby z imienia albo z jakiejś tam sylwetki. Wiadomo, że oni się często nie pojawiają na arce, przeważnie nie można ich spotkać, ale jeżeli będziecie chcieli chociażby zagadać, to jeden czy dwóch na arce gdzieś tam krąży przez chwilę, żeby udać się dalej. No, można też jak cylinder spowodować, żeby szperacze do ciebie przychodzili, nie? No, o tym też była zresztą mowa. No, mając bimber... Będą przychodzić. Mając bimber, to przez jakiś czas, przez parę następnych nocy nie będziemy się niczym przejmować. Kurde, mam nawet świetne miejsce, gdzie by to można było umiejscowić. Bozon, jeżeli chodzi o miejsce, to zawarłem pewien układ z Falco, który polega na tym, że Falco wybrał miejsce, natomiast jeżeli będziesz chciał pracować ze mną, będziesz miał też do tego miejsca dostęp i będziesz mógł wytwarzać to. Znaczy, jak będziesz tylko chciał chlać ten bimber, to ja ci tam w paradę nie będę wchodził. Natomiast jak będziesz chciał jakąś część przeznaczyć na cele militarno-strategiczne, to wiesz, do kogo uderzyć. Najpierw. Jak najbardziej, Bozon. Właśnie dlatego o tobie pomyślałem. No, a Bozon się zapalił, bo generalnie wiesz, to jest naprawdę dobre paliwo. I od razu tak wiesz, myśli, cholera, wiesz... Że tam do tego na pewno będzie potrzebny jakiś kocioł, nie? I zaraz tak myślił, tonę na dobę, wiesz, bimbru produkować, czy coś, też jakieś przemysłowe ilości. Jeszcze taka jedna kwestia, Bozon. Co robimy z Danową? Słuchaj, święty, moim zdaniem musimy... Tak to przemyślałem wszystko, przespałem, nie? Trochę się wkurzyłem, ale patrz, teraz mam ten klucz od cylindra. Wiemy, jaka jest sytuacja ze szperaczami. Wiemy, że ma jakiś układ z Danową. Póki nie określimy jasno swojej pozycji tutaj i nie pokażemy, że tak powiem, naszych ognistych jaj, to myślę, że nie mamy się na razie co wychylać. Musimy coś zrobić, żeby zyskać przewagę, bo w tej chwili z tego, co wydaje mi się, cylinder ma nad nami przewagę sporą. Co mieliśmy zrobić z Danową? Olo, nic. Polityka, Olo, to jest coś, co tam wiesz. Olo, posłuchaj, możliwe, że szykuje się atak guli na Arkę i trzeba będzie za jakiś czas oczywiście dokonać inspekcji fortyfikacji. Inspekcji to trzeba jej zrobić, przecież nic nie mamy. Żadnych rowów, żadnych murów. Co nic, nawet strażnicy nie mamy zwykłej. Ale spokojnie, Olo, to się wszystko zrobi. Dlatego potem będziemy potrzebowali Danowy, natomiast teraz musimy się skupić na tym, żeby znaleźć bimber. Olo. Nie bimber święty, bimbrownie. Plany, które pozwolą nam zbudować bimbrownię. To jest, Olo, nasz najważniejszy cel. Musimy postawić bimbrownię. I taka prośba, Olo, do ciebie, masz nikomu poza nami o tym nie mówić. Dobrze? Cudownie. Czekamy na śmiecia i idziemy na kolejną... Olo! To może ja jeszcze pójdę tylko się zapytać. Kogo się zapytać? No, Bronxa, odnosi klatki. Olo, nie, Olo, nigdzie nie jedziesz. Czekamy, aż wróci śmieć i wychodzimy. Jeżeli się ktoś pyta, po co wychodzimy, to wychodzimy po to, żeby upolować zwierzę, bo jesteśmy w grupie łowiec. No na misję. Tak, idziemy na polowanie.
Święty, ja się też muszę przygotować. Jak to są plany, tak jak mi stary pokazał, a zacznie padać po drodze, ja muszę mieć coś, żeby to mieć jakoś przechować. Dajcie mi pół godziny. No to ja też tylko powiem, zapytam się, kiedy mam zawalczyć z Szejbusem i okej, wracam. Olo, jak wrócimy, to zawalczysz. Ale mówiłem ci, że to na otwarcie, no. Ale Olo, dobrze, ale jak wrócimy? Jeżeli zaraz pójdziemy, to zaraz wrócimy i zdążysz zawalczyć. No okej, ale ty mi czy... Olo, a nie chcesz ze mną posiedzieć? Źle ci tutaj. Ale posiłujemy się? No, mogę się z tobą posiłować na rękę, jak chcesz. Stawiam puszkę jedzenia, że mnie nie pokonasz. Dobra, rzucajcie kaszustkami na siłę. No nie. To ja krzepem... Ale ja nie mam aż tak dużo krzepu, dziwo. Mam tylko 6, ja... Tylko 6. I też ci nie weszło. I też nic nie mam, no. No, Olo, muszę przyznać, silny jesteś. Na remis. To co, powtórka z rozrywki? Tak. Do mnie nie weszło teraz. No to ja mam jeden sukces. Zakończył się pojedynek. Uff. Dodawałem ci fory, no. Wiesz, Olo, mówi się o tym, że siła nie tkwi w mięśniach, ale tkwi w intelekcie i w sile perswazji. A ja myślałem, że w sercu. Czy ja mogę na Olu użyć władcy marionetek na moment? Chyba możesz na wszystkich. Olo, pokażę ci pewną magiczną sztuczkę. Bierzemy się na rękę, patrzę się Olowi prosto w oczy i mówię, daj mi się położyć. Mutacja działa automatycznie. No tak, bo ona działa automatycznie, tak to się zgodzę, tylko jak sam powiedziałeś, będę pamiętał, co się wydarzyło. Nie, no tak, ale ja ci o tym mówię. I jeszcze wiesz, tak mówię do tego, Olo, teraz poczujesz, jak twojej ręce na moment nie ma siły. I go kładę po prostu. I rzucam 1d6, może zmutuję w końcu. 6. I ja tak kładę powoli tą rękę Ola i mówię, widzisz, Olo? Na tym polega siła perswazji. Nie, oszukujesz. Być może. Ty nazywasz to oszustwem, ja nazywam to siłą umysłu. Bo trzeba mieć tu, a nie tu. Oszukujesz, powiedziałeś mi, żebym się położył. No, ale mogłeś odmówić. Nie mogłem. Ręka sama ruszała się zamiast mnie. Widzisz, Olo? Powiedziałem twojej ręce, żeby się poddała. Kilka drobnych informacji dla naszego szperacza, ponieważ on zna tereny północne, nie widział co prawda wieży, o której mowa. A propos wieży z tym domkiem u góry. Natomiast wie na pewno, że na północ biegnie rzeka. Rzeka, którą widzieliście, jak już szliście na wschód, to widzieliście, jak ona przepływa ten mały mostek, przypominam. Ona później zakręca i wpada do dużego akwenu, jakim jest prawdopodobnie ocean albo morze. Nie wiecie tak naprawdę, czy wody unoszące waszą arkę to ocean czy morze. Tak czy inaczej wpada do tego akwenu gdzieś 5-6 km na północ dalej. Więc na pewno macie to jako przeszkodę i tego jesteś świadomy. A szerokość tej rzeczki? 10 do 11 metrów. Ale to była ta złodziała, dobrze pamiętam. Tak jest, cały czas, ta sama. I to z takich informacji, które mógłbyś wydedukować w tej podróży, gdzie tam chodziłeś, polowałeś, takie drobne rzeczy. Czy to jest, jakby to powiedzieć, sektor, który ja już mam odhaczony, czy to będzie nowe miejsce? Nie. To nie są sektory odsłonięte. Po prostu jako szperacz takie ogólne informacje. I czas podróży mniej więcej jestem w stanie określić? Maksymalny, bo chciałem, wiesz, powiedzieć chłopakom, ile mają sobie tam zabrać puszek czy coś. To znaczy tak, nie wiesz, gdzie idziesz, bo jeżeli mówisz o tym konstrukcie z tym domkiem, nie jest dokładnie to określone. Ja mówię tylko odległość do rzeczki. Do rzeki jest 5 km śniegu, więc dla uproszczenia wydłużyłbym czas tej podróży razy 2. No tak, bo rozumiem, że z rzeczki nie widać tego żurawia, więc właśnie na tej podstawie chcę określić, jaki to może być maksymalny dystans, tak? W sensie przeliczyć to na dni. Tak samo w jednym miejscu ta rzeczka się zamienia w bagnisko i teraz to nie powinno być problemem o tej porze roku, bo stwierdziłeś już niedawno, że lód jest gruby, a generalnie pogoda się nie polepszyła na plus, więc generalnie tamta pokrywa lodowa też powinna być dość gruba. Wiesz, że nie fajnie się tam chodzi wiosną, natomiast teraz nie musi być tą przeszkodą. Ja będę chciał pójść możliwie najkrótszą drogą, chyba że wiem, że po drodze jest jakieś miejsce takie, no tak jak tam na przykład szliśmy, wiedziałem, że coś tam
latało dużego, mówiłeś mi, że słyszałeś o tym, tak? Jeżeli słyszałem o jakimś takim niebezpieczeństwie czy zagrożeniu, tak, no to będę chciał to ominąć, pójść jakimś właśnie lasem czy coś, a tak to po prostu, wiesz, no najkrótsza możliwa opcja. Jak już znalazłeś jedną bezpieczną ścieżkę taką, żeby coś połowić, poobserwować, to się jej raczej trzymałeś. To raczej nie było na zasadzie eksploracji, dlatego nie znasz tych terenów. Generalnie wiesz, że jest tam rzeka. Nigdy nie doszedłeś do tego żurawia, nie? Więc tyle. Pysznie. Travel time, jakieś 3 dni, czy bym liczył, czy mniej? Wiesz co, nie masz informacji na temat odległości od tego żurawia. Byłeś w rozmowie, jakby nie zapytaliście o to mniej więcej jak długo. Słyszałeś, że on się dowiedział od jakichś innych mutantów, które w ogóle nie pochodzą z Arki. Jakby nie wałkowaliście z nim tematu. No tak, no ale on mówił, że z tych innych mutantów spotkał ktoś z jego ludzi, tak? Chociażby potem mogę dojść do wniosku, że to nie był jakiś ekstremalny dystans typu, nie wiem, tydzień czy coś takiego, tak? Tak. No dobrze, no dobrze. No to tam pakuję to, co mam, swój zestaw, że tak powiem, podróżny. Tak czy inaczej, ja może tak jakby szybciutko przejdę do fazy wyprawy, dlatego że zakładam, że bierzecie tyle, ile możecie, uzbrajacie się porządnie i robicie to w ten sposób, jak już na poprzednią wyprawę, więc bierzecie co możliwe na siebie i chcecie się udać na północ, prawda? Jeżeli ja dobrze to rozumiem. Ja tylko chciałem jeszcze zamienić słowo ze świętym. Słuchaj, Falko mówił coś o jakimś wyjściu z Arki, które może nam pokazać. Może to jest dobry pretekst, żeby je nam pokazał, jeżeli powiemy, że idziemy w tej wspólnej sprawie. Zawsze dobrze znać takie wyjście, którego nikt nie zna. Dobry pomysł, Śmieciu. Sam to zaproponował, więc myślę, że jeżeli powiemy, że idziemy w naszej wspólnej sprawie, to nie powinien mieć problemu. Zwłaszcza, że propozycja, tak jak mówię, wyszła od niego, tak? A nam się taka wiedza może przydać. Świetny pomysł. Tylko problem jest jeden, wiesz jaki? Wiesz, dlaczego na Falko mówił kulawy? No wiem. No właśnie, Aolo idzie z nami. Obawiam się, że Falko mógłby to trochę źle przyjąć. Ale jeżeli byś poszedł do niego, myślę, że by ci to pokazał. No, to raczej nam obu chciał pokazać, więc... No tak, tak, właśnie o to mi chodzi. Ja u Falko byłem pierwszy raz, więc raczej jak pójdę do niego sam, to chyba... Nie wiem, myślę, że powinniśmy pójść obaj. Tak trzeba zrobić. Czy chcecie we dwóch jeszcze dzisiaj odwiedzić Falko? Mhm. Okej, okay, dobrze. Trafiacie pod te same namioty, we dwóch. Oczywiście w tej chwili stoi już zupełnie ktoś inny. Nie znacie tego mutanta, ale on zna na pewno co najmniej świętego. Kiwa tylko głową. Myśli, że przejdziecie dalej, bo tutaj jest dość duży ruch. Mhm. Idziemy dalej. Dobra, wchodzicie do środka. W pewnym momencie jesteście sam na sam z Falko. Co jest? Mówiłeś ostatnio o... takim przejściu. No i już chcecie z niego skorzystać, tak? Tak, no jak myślisz, idziemy na północ w naszej wspólnej sprawie. Dobrze, niech będzie. Jesteście gotowi teraz? Jak najbardziej. A wy wzięliście ze sobą sprzęt? Na razie chcemy, żebyś pokazał nam przejście. Ale ono jest tutaj. Jak to tutaj? Przyszykujcie się i wróćcie. Tylko starajcie się nie mieć ze sobą ogonów. Falko, jeszcze jedna rzecz. Na tą wyprawę idzie z nami Olo. Mhm. Pionka. Czy będzie ci przeszkadzać, jeżeli pokażesz mu też to przejście? Dlatego przyszliśmy we dwóch. No wiecie, z wami rozmawiałem, ale czym mniej osób wie o nim, tym lepiej. A ręczysz za niego? Wiesz, że jeżeli on puści parę, to tak jak ty byś puścił parę dla mnie. Na pewno ręczę za Bozona, natomiast też mam podobne podejrzenia co do Olo. Mogę wam pokazać, gdzie jest to przejście, ale... Wie o nim bardzo niewiele osób. Jest ono
dla mnie jak narzędzie, a nie chciałbym się tego narzędzia pozbyć. Posłuchaj, Walka, to pokaż je nam dwóm, mi i Śmieciowi, to może wykorzystamy je, żeby przynieść te plany tą drogą przed Wścibskim Okiem, a wyjdziemy po prostu oficjalnie na polowanie. No dobrze, jak się umówiliśmy, to się umówiliśmy. Chodźcie. Idziecie parę metrów, wchodzicie do tego jego pomieszczenia, tam gdzie jest kufer. Ciągnie ten kufer, on jest dość ciężki. No i pokazuje wam się metalowa klapa w ziemi. Nie wiem dokładnie co to jest, ale to są jakieś podziemne tunele. Pewnie zbudowali je nasi przodkowie. Tędy dostaniecie się paręset metrów dalej. W lesie jest inna klapa, z którą wychodzimy. Niektórzy moi ludzie próbowali to eksplorować dalej, bo ciągnie się to w nieskończoność. Ale odkąd jeden z nich nie wrócił? A, możesz sobie dopowiedzieć. Boimy się chodzić za daleko. Jest to niebezpieczne, od razu ci powiem, że jest to niebezpieczne, ale ten kawałek od klapy do klapy przemierzaliśmy już sporo razy, więc myślę, że na tym kawałku jesteście bezpieczni. Nie idźcie dalej, nie radzę wam, jeżeli nie chcecie zniknąć. Jeszcze jedno, ten przemysłowy barak, o którym mówili tamci mutanci, tam gdzie ma być to coś. Mhm. Ile dni drogi stąd może być? Nie wiem, nie mówili mi. Mówili, że przyszli z północy i mijali te dziwne rozpadlisko budowli. No, jak to ładnie powiedzieć, z tej rzeki, którą mówiłeś, nawet chyba ty, od ciebie jest ta informacja, że z tej rzeki, która płynie, można tą budowlę już dostrzec. O, to dobrze, to bardzo dobrze. Tylko trzeba stanąć pewnie na odsłoniętym terenie, bo ta rzeka jest w większości porośnięta lasem, natomiast gdzieś tam, gdzie jest jakiś większy odsłonięty teren, pewnie można dostrzec już tą wieżę i kierować się na nią. Pysznie. Chodźmy. Wiesz co? Tak, idziemy jakby tunelem do tej klapy, o której mówił, żeby zobaczyć, gdzie to wychodzi. Dobrze. To wychodzi w drobnych drzewach. Ta klapa jest oczyszczona ze śniegu. Ona wychodzi kilkaset metrów poza arkę. Idziecie takim zupełnie ciemnym tunelem. On ma jakiś 1,50 m, więc Olo musiałby być mocno zgarbiony. Wy musicie być tylko lekko. Dostajecie od niego pochodnie, bo tam jest zupełnie ciemno, jeżeli chcecie to zbadać. Myślę, że to jest do 500 metrów tą klapą i po prostu idziecie na wschód. Ale rozbijacie się już w tym lasku, na skraju lasku. Gdzieś w połączeniu, gdzie rosną duże drzewa i te małe startują w stronę tej drogi, o której mówiliśmy. Gdzieś tam jest klapa. Dobra, wbijam sobie w mózgu pineskę w tym miejscu. Ja też staram się to miejsce zapamiętać. Nie ma problemu. Oczywiście nie muszę wam mówić, że to co powiedział Kulawy jest prawdą, że te tunele ciągną się tam gdzieś dalej, w podobną stronę. No i tyle. Czyli jest wyjście, ale tunel idzie jeszcze dalej, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak jest. O, świetnie. Kiedyś się tam wybiorę. Wracacie do pozostałych towarzyszy. Jesteście z powrotem. Ekwipujecie się. To ja bym chciał zadeklarować jedną rzecz, bo kiedy jednak opuścił mnie Święty, który obiecał, że jednak zostanie ze mną, to Olo zrobi to samo, mówił, że zrobi, jeśli zostanie sam, to idzie sobie do Bronxa. Dobra. Siema, Olo. Jesteś gotowy na walkę? Podchodzi do ciebie i tak jakby był twoim trenerem, obmacuje twoje mięśnie. Zwiotczałeś coś. No, ale to poczekaj, bo będę potrenować trochę tego na zewnątrz, to wrócę. No, tylko właśnie chciałem się zapytać, bo widzę, że już kończycie. Kończymy, kończymy. To jutro czy tego, czy pojutrze będzie ta walka? Jutro będzie walka inauguracyjna, już sprzedałem szefowi ten mój prezent, także mam nadzieję, że jesteś gotowy. No ja gotowy jestem, tylko nie wiem czy będę. Co? No! Jeszcze czemu się uśmiechasz? No idę teraz do lasku. Do lasku? No! Mów jaśniej, co do lasku? Odsikać się idziesz? Nie, na jakąś wyprawkę mamy. Więc... Jaką wyprawkę? Wiesz, gdzie tam ostatnio poszli. Do tego dziwnego... dziwnej wieży. No, ale no nieważne, no. Do dziwnej wieży i co? Znowu idziecie do dziwnej wieży? No, ogólnie lubimy do dziwnej wieży. No, ale to powinniście w jeden dzień obrócić i być dzisiaj z powrotem.
Dlatego właśnie mówię, że powinienem się stawić, ale mogę nie stawić się. Ale kto to tą głupią wyprawę chce organizować? Przecież tam są te, nocne kule tam są. Zgadnij kto. To jest najmniej rozsądnym tutaj, najmniej rozsądnym szefem. Najmniej rozsądnym szefem. No. Nie wiem, właściwie nie wiem. Co, myślisz, że święty? Brąz. Ty i nie wiesz. No, ty grasz teraz ze mną. Ja znam świętego, ale nie z roli szefa. No właśnie, no to dlatego mówię, że nie ogarnię tym szefem, tak? Bo nie, był szefem. Jest najmłodszym z szefów i dlatego może najmniej doświadczonym. Te słowa są takie same przecież. No tak, no tak. Wszystko się zgadza. Dobra, rozumiem, że wrócisz jutro. Tak, tak, jutro wrócę. Bo wiesz, jak się Szajbus wkurwi, jak ciebie nie będzie. Niech się wkurza, no. Będzie nagrzany przynajmniej. Nie, nie, on się nie wkurzy, on się wkurwi. Dobra, ale jeszcze chciałem nagadać, bo oczywiście to jest... Ogólnie zasady są proste, tak? Bez broni i tam ogólnie nie zabijamy się, tak? Co? Nie zabijamy się. Nie wiem. Znaczy nie, no nie, najwyżej ci coś złamie. To złamać to mi może, to za chwilę się wyleczę. Może nie ma problemu, no. Udawaj w razie czego, wiesz, jak już będziesz miał dosyć... Leż na ziemi, udawaj martwego. Najwyżej cię kopnie wtedy i odejdzie. No bo właśnie, bo tylko jest pytanie, ile mam wytrzymać, bo albo inaczej, albo ile mam udawać, że go nie biję. Jakąś krwią musisz chlapnąć, nie? Żeby to jakoś wyglądało, nie? Ale jeśli go pokonam? Mówmy o realnych rzeczach. Ale ja wiem, że ty jesteś silny, ale chyba go nie widziałeś w akcji. No ale on też mnie nie widział w akcji. Nie pamiętaj, nie tylko ma się w mieście jak siłę, tylko też się ma podobno tutaj. Tutaj masz siłę. Ćwiczyłeś ostatnio? Kto ci taki bzdur nagadał? Wiesz jak ciężko, tyle trudnych rozmów. Ja naprawdę mój umysł paruje. Dobra, rozumiem, że jutro będziesz, mogę na ciebie liczyć. Tak, tak, jutro będę, ale bliżej południa może. Dobra, dobra, myślałem, że mi pomożesz, bo mamy kilka problemów przy klatce, ale do jutra skończymy na pewno. Uspokoiłeś mnie. To się zgłoszy, to się zgłoszy, no. Coś jeszcze chcesz? Nie, wszystko. No to na razie, powodzenia. No, trzymaj się. Do jutra. A jakbym się nie pojawił, to może wyłóżmy to jeden dzień. Nic się nie stanie. Co? Nieważne. Słuchajcie, czy chcecie czekać do wieczora, czy chcecie wystartować stosunkowo jak najszybciej? Nie, no teraz idziemy na polowanie po prostu. Po prostu idziecie na polowanie jak najszybciej, rozumiem. Czyli nie czekacie na jakąś konkretną godzinę. I teraz pytanie, czy chcecie z tego włazu skorzystać, czy idziecie po prostu od tego? Nie, nie, nie. O włazie wiem tylko ja i śmieci, na razie niech tak zostanie. Dobrze. Wygląda to tak, że pogoda się nie zmienia. Jest wyjątkowo ładnie, jeżeli można tak powiedzieć, na warunki, które faktycznie są. Śnieg fajnie trzeszczy, unosi was. Nie jest śliski, ale te opady, które były, zrobiły się takim puchem. Nie jest zbity, pozwala się rozbijać, rozgarniać jak puch, kiedy idziecie śladem, pewnie jeden za drugim. Moje pytanie też jest, kto idzie pierwszy, kto idzie ostatni, w jakiej kolejności, bo to będzie miało znaczenie. Myślę, że jestem pługiem śnieżnym w tym momencie. Nie no, ja idę pierwszy. No i ten pierwszy sektor, bo idziecie centralnie na północ, rozumiem, czy na przykład możecie się też trzymać linii morskiej, jeżeli chcecie, nie? To już od was zależy. Prosto na północ, albo trzymacie się przy brzegu linii morskiej? Nie, myślę, że prowadzę ich najkrótszą drogą. Jeżeli są takie dobre warunki, to i dobra widoczność, tak, no to będzie widać z daleka ewentualnie, jakby coś tam miało się pojawić. Więc myślę, że nie mam przeciwwskazań, żeby iść najkrótszą drogą po prostu. Ja jeszcze tylko mam taki ten śmieszny skill owca potworów, to tam podobno mi tam w znanej tej zonie żadne tam chyba zwierzaki nie są w stanie mnie zaskoczyć, czy coś takiego, ile dobrze pamiętam. Po około kilometrze oddalania się od Arki, wtedy kiedy tracicie ją z oczu, kiedy wchodzicie w ten las, wchodzicie w nowy sektor. Jest to sektor centralnie na północ, więc ty od razu rzucasz za sektor. Jak będziesz się w nim poruszał, jakie będziesz miał udogodnienia? Tam oczywiście po drodze też informowałem chłopaków o ewentualnych zagrożeniach, czyli o tych stadach piesków i... Że o, niczym... muszę mieć kundla tego dla czarnego. Chyba go kurwa sam przyniesiesz czarnego. No tak, no bo nie no, śmieciu.
to uważaj, żebym go po drodze nie zastrzelił od razu. Śmieciu, no nie może być taki zły. Nie chcę dyma, co innego. Panowie, spokojnie. Ja potrzebuję wilków. No, ale psiaka można wziąć. Co ty jesteś, sługu z czarnego? Żeby mu psy załatwiać? Weź się, Olo, kurwa, trochę zastanów. Właśnie, śmieciu. A poza tym my potrzebujemy wilków do obrony. Ale to przecież stracił. Widziałeś, jak wyglądał? No nawet ja też go nie lubię. Ale no, nie można tak. Co kurwa nie można? No normalnie. Jeśli komuś jest smutno, to trzeba mu pomóc. No to złap mu psa i przynieś mu psa. No jak będą biegły gdzieś tutaj, no to złapię. Będziesz szybszy od mojej strzały? Panowie, po pierwsze, macie się obaj uspokoić. Po drugie, żadnego zabijania małych wilków i samic, bo samica jest potrzebna mi, tak? Nie będę się uspokajał, jak ten gada o czarnym. A, jeszcze jedna rzecz. Święty, daj mi dokończyć, dobra? Polubiłem cię ze względu na to, jak podszedłeś do Eskory. Za to, że zapewniłeś jej bezpieczeństwo. Dlatego... Okej, mogę czasami udawać jednego z twoich ludzi, ale nie jestem twoim ludziem. Przynajmniej na razie. I nie jestem niczyim ludziem. Wiem, śmieciu. Więc takie teksty, nie strzelamy, nie sramy, nie pierdzimy. Trzymaj dla swoich ludzi. Ja wiem, co mam tutaj robić, okej? Śmieciu, ale pamiętasz, bo obiecałeś mi, a w zasadzie rozmawialiśmy na ten temat i powiedziałeś, że jeżeli poszukuję psów do tresury, to nie widzisz w tym problemu. To czemu teraz miałbyś mi robić? Dlatego powiedziałem ci, gdzie widziałem samicę, tak? Powiedziałem ci, czy nie? No tak. No i powiedziałeś, że twoi ludzie tam pójdą i się tym zajmą, tak? Tak, natomiast śmieciu, jeżeli my spotkamy, no to równie dobrze sami możemy też złapać, tak? A tak jak mówiłem, te wilki są potrzebne mi, ponieważ ja chcę te wilki wytresować i chcę je wykorzystać do obrony. Ale ja nie wnikam, po co są tobie potrzebne wilki. Ja rozmawiałem o tym, że Olo chce psa dla czarnego. Przepraszam, Janusz. Chciałbym, żebyś wykonał rzut, zanim dokończysz. Rzut na co? Na zbadanie sektora. Mhm. Czyli rozpoznanie tak zwane, tak? Mhm. Rozpoznanie... No to mam jakieś tam 2 szóstki i pałę. Świetnie, to wystarczy. Przerwałem ci dlatego, że w tym momencie, jak to mówisz i dyskutujesz ze Świętym, a idziesz z przodu, widzisz wyraźne tropy kilku stóp humanoidalnych uzbrojonych w obuwie. To może być patrol z Arki, ale z tego co wiesz, to oni aż tak daleko bardzo rzadko się zapuszczają. Kierunek jakiś? Kierunek na pewno nie w stronę Arki, więc będzie to z północy na wschód. Wy jedziecie na północ, a to jest z północy na wschód. Ale nie w stronę Arki, czyli tak pod skosem, tak? Dobrze myślę? Pod skosem, tak. Mhm. Oceniasz szybciutko 2 szóstki. Troje mutantów, dość obciążonych. Raczej używają takiego obuwia jak wy. Więc można przypuszczać, że to mutanci. No dobra, wiesz co, nachylam się, przyglądam się dokładnie tym śladom, żeby, nie wiem, ewentualnie określić, jak dawno to było. Odkąd nie padał śnieg, tyle możesz określić. Niedawno. 3. Mówię do chłopaków, pokazuję kierunek. Ale chyba nie od nas. Myślisz, że to są ci Morlokowie? Może. Chyba taszczyli coś ciężkiego, bo dość mocno wdeptali się w śnieg. Ale skąd dokąd? No, szli tam, stamtąd, gdzie my idziemy. O cholera. Ale nie idą do Arki naszej, więc... Bozon, jeżeli to są ci Morlokowie, to będą wiedzieli coś na temat tych planów. No to w czym problem? Czy gonimy ich? Nie, idziemy sobie na spokojnie. No. Cholera. Co się boicie?
Można mieć tylko nadzieję, że wzięli coś innego cennego, a zostawili plany. Dobra, jeżeli oni szli z północy na wschód pod skosem, tak? A arka nasza jest w tym momencie na południu. Czyli oni tak jakby mieli minąć arkę po swojej prawej stronie, tak? Czy ja mam jakąś wiedzę na temat, co tam się znajduje na wschód od arki? No tak, bo my tam byliśmy przecież. Ale nie o sektor wyżej, bo jesteście o sektor wyżej. Nie na wysokości tego mostka. Tam jest gdzieś na pewno ta rzeka, tak? Ona musi stamtąd płynąć. Tam gdzieś oni w stronę tej rzeki idą. No, możemy pójść za nimi, możemy nie iść. Problem polega na tym, że nie wiemy, jak dawno temu tędy przechodzili. Zaczekaj, przepraszam. Będę masz dwie szóstki. Jedną możesz wykorzystać na znalezienie tropu. Jeżeli drugą wykorzystujesz, to powiem ci, że są godzinę od was. No to potem jak wąchałem ślady i przyglądałem się bardzo szczegółowo, podnoszę swój parszywy łeb w stronę kolegów i mówię, są blisko, może godzinę przed nami. A ilu ich jest? Trzech. Obładowani, więc pewnie idą powoli. Nie wiadomo, czym dysponują. Nie wiem. Śmieć, ty jesteś tutaj znawcą. No ale to co ja się znam, to powiedziałem. Trzech typów obładowanych wraca z północy, z tam skąd idziemy. I najprawdopodobniej nie jest to nikt od nas, bo ślady nie prowadzą w kierunku naszej arki, tylko po skosie. Wasza decyzja, czy chcecie sobie z nimi pogadać, czy idziemy... Najważniejsze są plany. Jeżeli się obładowali, to znaczy, że wzięli jakieś inne rzeczy. Jest szansa, że po prostu to pominęli, bo to jełopy. Nie wiem, czy to jełopy. A poza tym, święty, jak dokładnie powiedział Falko? Czy on mówił, że tam mamy tylko plany, czy jaką część aparatury? Nie no, plany. A i aparaturę. No, jak będą plany, to aparatura się znajdzie. Słuchajcie, ja nie jestem jakoś politycznie zaangażowany, ani nie interesuję się tym specjalnie, ale tak sobie myślę, że jeżeli tamci, nazwijmy ich z północy, przekazali ludziom Falko wiedzę o czymś takim, to jaką mamy gwarancję, że sami tego nie wytaszczyli i właśnie tego nie niosą? Ale to przecież już dawno temu to powiedzieli, więc może na kilka razy muszą tam pójść i wyciągnąć wszystko. No to co, próbujemy ich przechwycić? Może porozmawiać po prostu. No wiesz, pytanie, jaką będą mieli siłę argumentów. O, to też nie mam argument siły. A może inaczej? Ile czasu, śmieciu, ile czasu byśmy potrzebowali, żeby tam dojść, ewentualnie za nimi nawrócić? Przechodzili tędy nie dawniej niż godzinę. Idą bardzo powoli, bo są obładowani. Myślę, że maksymalnie pół godziny możemy ich dojść. Nie, ja mówię, ile czasu zajmie nam dojście do tego budynku przemysłowego. A tego nie wiem. Nikt tam nie był. Nawet Falko nie potrafił powiedzieć dokładnie, gdzie jest umiejscowiony. Podobno przy dobrej widoczności wieże widać z rzeki. Czyli nie powinno to być jakoś bardzo daleko. Chodźmy tam. Słuchajcie, zawsze jeszcze przecież, kurde, pogoda jest piękna. Nie wiem, te ślady przecież jeszcze nie znikną przez następne 2-3 godziny. Najwyżej po prostu pójdziemy i dowiemy się przy okazji, dokąd oni poszli. No, nie ma co stać, idźmy. Dobra. Ja to tylko oprowadzam i ruszam do przodu. Ich śladami na wschód, czy ich śladami na północ? Na północ. Dobrze, ruszacie na północ i widzicie, że idąc tymi śladami jakiś czas, oni szli centralnie z północy, w pewnym momencie ten kierunek się wyrównuje
Słuchajcie, ślady wyglądają tak, że one prowadzą jeszcze do następnego sektora. Dosłownie prowadzą do następnego sektora. One się kończą w miejscu, w którym prawdopodobnie to, co je zostawiło, te ślady, obozowało. To jest wyjątkowo wygląda na obozowanie. I tutaj po prostu stał namiot, stało ognisko, prawdopodobnie coś jedli. Jakby kolejnych śladów już nie ma. Nie ma takiej ścieżki, jak tutaj doszły. Prawdopodobnie z twoich obliczeń śmieciu wynika, że one musiały zostać zasypane w międzyczasie, bo tam musiał padać śnieg w tym czasie. To znaczy, że obozowisko to co najmniej miało 1,5 dnia. Trafiacie na to obozowisko. Możemy iść dalej? Tak, oczywiście, że możecie iść dalej. Ja bym prosił, bo to jest następny sektor, aby śmieć rzucił. Szkoda, że piątki nie są sukcesami. Czyli mamy sukces. Dym. Lekko na północny zachód od was. Dym. Unoszący się nad drzewami. Nie prowadzą tam żadne ślady, nie prowadzi tam żadna droga. Mhm. To ja bym tylko prosił o informację, o ile jestem w stanie to ocenić. Czy to jest dym typu wybuchła cysterna, czy to jest dym, rozpaliliśmy ognisko w lesie? Rozpaliliśmy ognisko w lesie. Okej. To widać. Pionowo do góry, tak jak mówiłem, bezwieczna pogoda. Jest jakiś dym. Możecie łatwo ominąć. No po prostu ten dym na razie, bo tylko dymem to potraficie określić. Nie wiecie, co to jest. I podążać dalej na północ, jeżeli chcecie. Może to jest kretyńskie pytanie, ale nie wiem, no jestem specjalistą od takich pytań czasami. Mówiłeś, że gule to rozumne istoty tutaj są, że to nie są po prostu jakieś przygłupy. Czy ja mogę mieć wiedzę na temat, czy one na przykład są w stanie rozpalić ognisko? To by cię bardzo zdziwiło. Mhm. Że są rozumne, ale nie aż tak. I ognisko, i gule? Chyba się nie spotkałeś z takim połączeniem. Mhm. Jeszcze poproszę o informację, jak duży jest ten las? Pytam pod kątem podejścia do tego ogniska między drzewami, żeby być, powiedzmy, mniej widocznym. Czy to jest jakiś mały zagajnik, czy to jest jakaś większa część lasu? W tej chwili jesteście na takiej dość otwartej przestrzeni. Właściwie uświadamiasz sobie, że pomału zbliżacie się do rzeki, o której była tutaj mowa, więc ta roślinność jest bardziej wykarczowana, zbliżając się do tego bagiennego terenu. I dzięki temu, że macie więcej odsłonionej przestrzeni, widzicie ten dym. Gdzieś tam jakby na drugim brzegu rosną te małe drzewa, to jest oddalone o 200-300 metrów i gdzieś tam w środku, nie za głęboko nawet w lesie, widać ten dym. A, czyli ten dym jest za rzeczką. Za rzeką, tak. No tyle jesteście bezpieczni, ale rzeka nie stanowi teraz bariery. Podtrzymujemy to, że sprawdziliście, jak mocny jest lód i tutaj tak samo będzie mocny. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje ci się istotna. Jak tak przeglądałeś to wszystko, to już po drugiej stronie rzeki dostrzegłeś punkt, w którym oddawał ci światło, błyszczał po prostu, refleks świetlny. Takie rzeczy są dość rzadkie tutaj. Raczej stary budynek, jakaś broń, jakaś technologia. Coś tam błysnęło, widzieliście? One nie są ze sobą te punkty połączone. Jeden jest mocno na zachód, północny zachód, drugi jest na północny wschód. Pokazuję tam, gdzie błysnęło. Coś tam błysnęło, widzieliście? Co? Gdzie? Nie wiem, kogo się tu można spodziewać. Nie wiem, ty śmieci wiesz co najlepiej. Jeżeli nie wiesz, kto tam jest, a ewentualnie spotkałeś się kiedyś z czymś, co spowodowało, że musiałeś szybko zawrócić, to po prostu chodźmy dalej, po cichu. Pierwszy raz tu jestem. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, o czym wspominał ten mutant z Otwalką. Że spotkał tutaj jakichś innych mutantów. Co też zdawałyby się potwierdzać ślady, które widzieliśmy wcześniej. No pytanie, co oni tu robią, bo jak przyszli tylko na polowanie i po prostu niosą żarcie z powrotem, to nie ma co tracić czasu. Słuchaj, Bozon, nie wiem, ale zauważam coraz więcej śladów ich bytności, tak? Raz ta trójka, która szła w tam w stronę nie naszej arki. Teraz ten dym z lasu. Nie wiem jeszcze, co tam błysnęło. Odbiło światło. No to
bądźmy następną taką grupą po prostu, więc może się przemkniemy. Miejmy tylko nadzieję, że nie mieli interesu w zwiedzaniu tego miejsca, które my chcemy zwiedzić. Tutaj widać nas teraz jak na dłoni. No ale dowiemy się dopiero wtedy, kiedy będziemy tam, to idźmy. No. Teren nas nie kryje w tym momencie wcale, prawda? Teren was nie kryje, tak. Możecie być widoczni dla tych, którzy jeżeli wystawili na przykład czujki. Rzeka jest zresztą dość takim trudnym terenem do przekraczania, żeby się ukrywać. Tutaj rosną stare trzciny, krzaki i tak dalej, ale ktoś, kto się na tym zna, kto tutaj żyje, będzie widział taką grupę, jeżeli nie będziecie chcieli się ukrywać. Musicie przejść przez otwarty teren. Przy okazji, to co ci mówił Falco jest prawdą. Gdzieś w oddali, 5-6 km dalej, spostrzegasz konstrukt, kurując nad wszystkim. On wygląda inaczej niż wieża. Tam zmierzamy. Możecie teraz trzymać linię prosto. Ale to jest kierunek dokładnie na tam, gdzie błysnęło. Ten błysk. Falco mówił, że to szklany budynek. Może to od niego to światło się odbiło. Bardzo możliwe. Jeszcze jedno pytanie. Czy w tym momencie jestem w stanie jakoś poprowadzić tą grupę w trybie skradanie modę? Czy tutaj jest po prostu, no, biorąc pod uwagę, że jesteśmy we czterech, mini drużyna pierścienia raczej niewykonalna? Bo zakładam, że pewnie jakbym las sam, to pewnie byłaby jakaś tam szansa się przemknąć od zaspy do zaspy, tak? Możemy zarządzić zwiad, nie? Się gdzieś zabunkrujemy i ty sam albo z kimś pójdziesz zobaczyć, czy da się nas przeprowadzić po cichutku i albo wybierzemy inną drogę, albo pójdziemy już po prostu na przełaj, bo tam nikogo nie ma. No tak, właśnie. Więc jak wygląda tutaj ten teren? Teren jest dość płaski i tutaj jest, no tak jak mówiłem, rozlewisko bagna, więc samo w sobie to będzie dość trudne. Tak naprawdę przysypana roślinność, przysypana śniegiem, zeschłe trzciny próbujące udawać jakieś krzaki. Generalnie powiem tak, teren nie jest, jeżeli chodzi o ukrywanie się, nie jest może bardzo dobry, ale każdy z was będzie rzucał za siebie i będę brał wynik najgorszy z waszego. I tak, dodajemy jedną kostkę za teren, za te trzciny i jedną kostkę za pomoc śmiecia każdemu z was. A dodatkowe sukcesy można poświęcić dla kogoś? Okej, dobrze. Ale to jeszcze, jakby to powiedzieć, pytanie do ekipy, tak? To jaki plan? Idziemy tam dalej tak po prostu, czy... No idziemy! I tak nas wszyscy tu widzą dookoła, to po prostu chodźmy, udawajmy po prostu jedną z następnych takich grup, jakie tu się kręcą. Jak daleko będziemy mijać ten dym, idąc w stronę tego konstruktu? Słuchajcie, króciutko. Punkt błysku, jeżeli dobrze jesteście w stanie to ocenić, a myślę, że jesteście w stanie dobrze to ocenić, to jest jakieś pół kilometra odległości od jednego drugiego punktu. Wy macie do obu punktów po kilometrze, więc taki trójkąt. Kilometr, kilometr do punktów. Te punkty między sobą są o pół kilometra. Jeżeli chodzi o skradanie się, rzucamy. Natomiast będzie to trwało trochę dłużej. Ja to uwzględniam w czasie. Ale chłopcy nie chcą się skradać. Ale jak zaraz? No nie chcemy się skradać, bo jedziemy po płaskiej równinie, tak? Jest dość wysoki śnieg i są te trzciny. Jesteście w stanie wykorzystać te drobne elementy, żeby nie zostać zauważonymi. Dodatkowe szóstki będą na przykład przeze mnie rozpatrywane w ten sposób, że może kogoś wypatrzycie, kto obserwuje ten teren i jesteście w stanie unikać jego wzroku na konkretnych wysokościach, tak? No. Skradamy się, skradając się idziemy dalej. I macie, tak jak powiedziałem, plus dwie kostki. I ja nie mam sukcesu. Jest szóstka. Ja mam. Ja po prostu idę. Ty sobie po prostu idziesz, ale zawsze możesz forsować. Ale nie, bo nie chcę forsować zacząć, bo będę zbyt zmęczony, żeby się skradać. Nie, dziękuję. Dobra, no to idziemy. Idziecie w stronę tego błysku. Słuchajcie. Sytuacja jest taka, że czym bliżej tego błysku jesteście, tym on częściej się pojawia, a w pewnym momencie zamienia się w budynek w lesie. Wy oczywiście idziecie zamarzniętym bagnem, gdzie niegdzie czujecie ten lód, ale on jest też przysypany śniegiem, więc jakby dla was nie ma kompletnie różnicy, czy jesteście na tafli lodu, czy nie. Śnieg trzyma przyczepność.
przechodzicie przez ten płaski teren, idziecie w sposób ostrożny, bo mimo wszystko chcieliście się skradać, więc zajmuje wam to trochę więcej czasu. Nikogo specjalnie nie wypatrzyliście i po jakimś czasie zbliżacie się do tej drugiej ściany drzew po drugiej stronie tego rozlewiska i pojawia się z daleka brudno-żółty budynek gdzieś w środku. Gdzieś w środku jest to nawet więcej niż budynek. To jest cały kompleks budynków parterowych. Poczekajmy tu chwilę. Zobaczmy, czy ktoś się tam kręci. Osada? Zatrzymuję się i chciałem ruch jakiś poobserwować wokół, czy tam w oknach. Rzuciłeś za to i rzuciłeś za sektor. Nie wydaje ci się, żeby z tym budynkiem, przynajmniej z zewnętrznej sfery, coś tutaj się działo, więc ja podtrzymuję ten rzut na ważności. Wokół tego budynku nie ma ruchu, ale jest grupa psów, albo jak kto woli, wilków. One nie są wami zainteresowane. Ta grupa psów znajduje się 20 metrów od tego budynku. Jak duże? 4 sztuki. Wy jesteście większym zagrożeniem dla nich, ale wydaje ci się, na twój dobry słuch, że dopadły jakąś zwierzynę. Coś jedzą. Zdejmuję sobie mój fantastyczny łuk i strzałę przygotowuję na wszelki wypadek. No i ruszam w stronę tego budynku. Szybko mapując ten budynek, widzicie, że on ma bardzo mało okien, ma bardzo mało dojść. To nie jest budynek mieszkalny, nie wygląda wam na taki. To, co błyska, okazuje się jakimś rodzajem silosa zrobionym przed budynkiem. Jest to kopuła, bania metalowa wysokości 3-4 metrów. Miga tam też wokół tej kopuły barierka. Jakaś barierka otaczająca tą kopułę. Budynek sam jest niższy od tej kopuły. Budynek może mieć powierzchnię 200-300 metrów kwadratowych, ten kompleksik. Te psy akurat się rozbiły, ewidentnie na waszego pecha, zaraz przy wejściu do tego budynku. Możecie to obserwować z daleka. Psy są specjalnie wami niezainteresowane, tak jakby nie bylibyście dla nich atrakcyjni. Mają znacznie coś atrakcyjnego. W tej chwili jesteście w odległości około 100 metrów. Natomiast zbliżając się do i chcąc wejść do tego budynku, zbliżycie się na odległość 20 metrów do tych psów. Reakcja może być inna. Pytanie, czy jeżeli mam tą echolokację, a psy mają bardzo wrażliwy słuch, to mógłbym te psy na przykład ogłuszyć albo poprzez ten dźwięk na przykład odciągnąć ich uwagę, żeby gdzieś indziej się pokierowały? Każdy dostanie wtedy po jednym punkcie zmęczenia. No właśnie o to mi chodzi. Czyli generalnie, biorąc pod uwagę, że użyjesz go publicznie, to raz, jeżeli nie zostaliście wykryci, to pewnie zostaniecie. Dwa, jeżeli to ma być dźwięk odstraszający, to musi zadawać jakiś rodzaj obrażeń. To będą obrażenia na spryt. Teraz jeszcze moje pytanie, jak to widzisz, z jakiej odległości chciałbyś atakować, bo nie wydaje mi się, że na każdą możliwą odległość w zasięgu wzroku. Z krótkiej. Zasięg krótki. Tylko i wyłącznie. No to psów to się chyba nikt z nas nie boi za bardzo, no. Ja bym chciał ocenić sytuację, czy jest jakiś inny sposób dostania się do tego budynku. Wiesz co, z tej strony dokładnie nie widzisz. Mógłbyś obejść go jakby od tyłu. Przez okno? Nie ma okien. Z tej strony nie ma okien. Budynek jest parterowy. Z tej strony jest ściana i widzicie tylko wejście. I to wejście też nie wygląda naturalnie, bo jest dwuskrzydłowe. To wygląda na metalowe drzwi, mocno porzewiałe. Jakiś zakład chemiczny, ciężko powiedzieć. Śmieć, jest sens to obejść dookoła? Jest. Jeszcze zastanawiam, czy... Jak mówisz, że tam jest 200 czy ileś metrów kwadratowych, tak? Tak ocenialiśmy ten cały kompleks. To jest jedna bryła, tak jakby? Czy to jest kilka budynków połączonych? Poniekąd. To wygląda jakby powstała jedna bryła i inne powstawały dobudowywane do niego i ktoś próbował zamaskować, ciągnąc to jedną farbą, że to jest jedna bryła.
No ale może być jakieś, nie wiem, wejście przez dach na przykład. Może być. W takim budynku przemysłowym. Drabina może jest. No to tak, to ja obejdę i będę czegoś takiego szukał. A ile tych psiaków jest? Czwórka. Nie są w ogóle wami zainteresowane. No bo jedzą, no. Jak będziemy podchodzić, to mogą pomyśleć, że chcemy im zabrać jedzenie. Jeżeli tylko zobaczę jakąś możliwość wejścia na dach, no to od razu wbijam, tak? Nie będę chciał obchodzić tego całego, jeżeli zobaczę jakieś takie, wiesz, czy jakiś tam strzęp drabiny, czy coś. Mówisz, że to jest parterowe, to nie jest wysokie. Mhm, dobrze. A co robią pozostali? Zostajecie tutaj, czy idziecie za śmieciem, czy przyglądacie się? No ja czekam ewentualnie, wiesz, na jakąś akcję. Jak śmieć powie, okej, wchodzimy, to wchodzimy, nie? Jak trzeba będzie tłuc psy, to tłuczemy psy. No ja przyglądam się psom, którego mogę zabrać pod pachę. To ja tak z toporkiem stoję, tak patrzę, jak śmieć odchodzi, tak patrzę na psiaki i to święty, bierzemy psiaka? Ja mówię do Ola tylko, poczekajmy chwilę na to, co powie śmieć. Słuchaj, śmieciu, pozostała gawieć czeka na twoje wypatrywanie i jest drabinka w takim okrągłym rusztowaniu zabezpieczającym, można się wdrapać na dach. Jest to stosunkowo niski budynek, więc jeżeli chcesz tam wejść, to nie ma problemu. Te szczeble oczywiście są mocno pordzewiałe, niektóre zerwane, ale dla ciebie nie będzie większego problemu, żeby wejść na dach. To chcę wejść i chcę tylko zerknąć, czy tam będzie jakaś klapa, tak? No zakładam, że będzie, tak? Ale chcę się upewnić, tak? No nie chcę ciągnąć chłopaków na dach, potem... O, nie ma żadnej klapy, tak? Dobra, jest mała klapa, da się tam wejść. Blisko drabinki? Nie, z drugiej strony. Ale tutaj masz świetny widok, bo okazuje się, że dach był lany. To jest dobry konstrukt, on się nie zapadł. No i śnieg, no wiadomo, śnieg. Masz świetny widok na całość i myślisz, że to jest świetne miejsce, żeby do tych nawet psów strzelać chociażby, jeżeli byście chcieli, bo psy nie są w stanie was dorwać. Natomiast ta klapa jest widoczna dla was tylko dlatego, że ona jest otwarta, bo ona by była przysypana śniegiem. Ona jest otwarta po prostu do góry. To jest metalowa klapa. Rozglądam się za śladami w pobliżu klapy, stóp. Ty rzuciłeś za zwiad, ale rzuć teraz za przeszukiwanie. Przeszukiwanie w sensie rozpoznanie, tak? Nie, rozpoznanie to jest ta twoja cecha. Mi chodzi o... O zwiad. O zwiad. Oj, to jest na spryt. To będzie wyzwanie. Domyśliłeś się, że ktoś musiał otworzyć tą klapę. To jest cenne. Po prostu wydaje ci się, że ten ktoś albo jest w środku, albo gdzieś w okolicy, ale dawno się nie poruszał. Krótko, nie ma tutaj śladu. Macham chłopakom. Musisz podejść do krawędzi, żeby oni cię widzieli. No to podchodzę do krawędzi i tam... Wpadasz na coś. Jak podchodziłeś do krawędzi, potknąłeś się. Coś w wysokości 30 cm. To jest bardzo ciężkie. Nie kopnąłeś tego, tylko wpadłeś na to, prawie się wywróciłeś, musiałeś się cofnąć. Coś leży w śniegu. No to patrzę, co tam leży. Odgarniasz. Po pierwsze widzisz szereg guzików. Czerwonego koloru. Trupek. Sylwetka.